Dobry wieczór Państwu. Dobry Powitał wieczór. Państwa chór Zorza, dzisiejszy jubilat, arią z opery Nabucco, z opery Giuseppe Verdiego. Jest to jeden z pierwszych utworów, jakie chór wykonywał i jakie ma w swoim repertuarze. Witam Państwa bardzo serdecznie, a teraz chciałabym zaprosić na scenę panią dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzatę Majewską oraz pana prezydenta Zbigniewa Podrazę. Szanowni Państwo, powiedziane było mało lat, ale z jaką siłą. Dzisiaj potęgę tego głosu było słychać przy tym pierwszym utworze. A ja miałem tą przyjemność obserwować, jak chór się rozwija, jak rośnie ta siła głosu. To naprawdę serce się raduje i myślę, że tak jak Państwo nagradzali brawami ten pierwszy utwór, tak dzisiaj będzie do późna wieczór. Drodzy Państwo, dalszego rozwoju, dalszych wspaniałych sukcesów, a dla upamiętnienia przekażę dla Pani Eli tą tabliczkę i kwiaty, a potem dla Państwa też są małe upominki. Chciałabym teraz zaprosić na scenę pana Mariana Mucika, który jest przewodniczącym Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na scenę, bo ponieważ pan Mucik ma tutaj też specjalne dla nas odznaczenie. Zapraszam panie Marianie. Proszę Państwa, Panie Prezydencie, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, ten chór nie tylko śpiewa dla Państwa, nie tylko w Dąbrowie. Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddziału Okręgowy, którego ja reprezentuję, urządzamy sobie co rok przeglądy. Ten chór co rok nam śpiewa. I nie tylko tutaj reprezentuje Dąbrowę Górniczą, ale proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że w Bieluniu na stojąco nie mógł zejść ze sceny. Także ja dziękuję bardzo w związku z tym. Proszę Państwa, z takimi zasługami Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Główny w Warszawie w uznaniu wybitnych zasług dla Związku nadaje chórowi z Zorza w Dąbrowie Górniczą najwyższe odznaczenie złotą, dużą odznakę honorową. Drodzy Państwo, od samego początku istnienia zespołu, chóru, zaczęto sięgać po dość ambitny repertuar, porywając się na fragmenty oper Verdiego, takich jak ten, którą przed chwilą Państwo usłyszeliście, chór niewolników z opery Nabucco, czy Libiamo z opery Traviata. Nie stroniono jednak również od stylizowanej muzyki ludowej z repertuaru zespołów Mazowsze czy Śląsk. Żeby powiedzieć Państwu o jeszcze jednej ważnej przyczynie dzisiejszego koncertu. Myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że ten właśnie repertuar z repertuaru zespołu Mazowsze, zespołu Śląsk, a zresztą także Nabucco, które przed chwilą usłyszeliśmy, to jest znakomity wkład chóru Zorza, Pałacu Kultury Zagłębia i nas wszystkich w stuletnią, niepodległą polską kulturę.
Przechodzimy więc do części artystycznej. Do dzisiejszego koncertu chór wybrał wraz z dyrygentem panią Elżbietą Kazimierską najbardziej znane standardy i opracowania arii operetkowych. Habanera z opery Carmen Georgia Bizeta w wykonaniu Marty Gabryś i chóru. Gradata. Muzykę napisał Augustyn Lara. Tą pieśń zaśpiewa Klaudia Szczepanik z Towarzyszeniem Chóru. Zapraszamy na te dwie pozycje. Zapraszamy. Thank you.
Patrzy, baca leży pod drzewem. I turysta mówi tak. Mówiłem wam, baco, że na drzewie się nie śpiewa. Śpiwo się, śpiwo, ino się nie tańcy. A w naszym chórze u nas się i śpiewa, i tańczy. Czego dowodem będzie kolejna pieśń, do której zatańczą tancerze. A będą to tańcerze ze szkoły tańca Marengo. Będzie to para taneczna Weronika Junak i Aleksander Ziuziański. Zatańczą do melodii Nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa w wykonaniu chóru. Elu, czy wiesz, co robi chory śpiewak operowy? Wiesz, tak z doświadczenia to wiem, że raczej cienko śpiewa. A śpiewaczka? Śpiewaczka, no, jak jest chora, to raczej spuszcza z tonu. Ale nasza śpiewaczka, która za chwilę wystąpi, a będzie nią Jolanta Dąbrowska, nie spuszcza z tonu i zaśpiewa dla państwa pieśń o Willi z operetki Wesoła Wdówka Franciszka Lechara. Kolejno dziewczęta z Barcelony, z operetki Kliwia, wykona chór Zorzy. I jeszcze jedna pozycja. Boleras Sevillanas w wykonaniu Alicji Kulik i chóru Zorza. Zapraszam. Yeah.
Wiesz, Agnieszko, tak, jest takie powiedzenie, że prawdziwy meloman to taki, który gdy słyszy kobietę kąpiącą się w łazience, przykłada ucho, a nie oko. Nie oko. Nie oko, nie do dziurki. Chociaż teraz nie ma dziurek właściwie w tych... Dziurki od klucza. Myślę, że w naszym chórze też mamy wielu melomanów. Ale mało, my mamy tutaj pary małżeńskie i mam nadzieję, że jak małżonka się kąpie wtedy, to ten mąż przykłada właśnie to ucho. Właśnie ucho. Osurdato namorato, muzyka Enrico Canio w wykonaniu chóru. Usłyszymy. I następny cykl Czardaszy w wykonaniu Henryki Piwowarskiej i Jana Latała. Zapraszam. Thank you.
kiedy mogę w tatasa iść. Ja nie mam od rzeczy kurtkę żarłowy grał. Ja i mama plecze kurtkę piękny jest świat. Ja i mama po co ja mam krótsze igry. Kiedy mogę w tatasa iść. Już ją wzięło dobra nasza, mądry z ciebie człek. Kroj cyganie, kroj czerdasza, to najlepszy lek. Niech jej płomień wejdzie w krew, niech wypali ból i gniew. Graj cyganie, żar złocisty, serca lej. Niech czerdasza nam przywraca czarda jej. Joj, mam życie krótkie, żarłowy gram. Joj, mama, plecę smutnie, pięknie świat. Joj, mama, po co ja mam krótsze i gryz, kiedy mogę ta nasza iść. Joj, mama, życie krótkie, żarłowy gram. Joj, mama, plecę smutnie, pięknie świat. Ja i mama po to, ja mam krótsze i rzyski, kiedy mogę w tatasa iść. Ma, oj, ma ta kobieta. Spotykają się, proszę Państwa, dwaj koledzy. Jeden mówi do drugiego, dokąd się wybierasz? A, idę na próbę chóru. A co wy tam robicie tak właściwie? Pijemy piwo, gramy w karty. A kiedy śpiewacie? Jak wracamy do domu. Ach, kobietki z operetki Wesoła Wdówka Franza Lehara zaśpiewają Łukasz Baruch, Rafał Kozieł, Stanisław Kwas i Andrzej Baran. Z tobą chcę oglądać świat do muzyki Bodyckiego, żyjącego już. Zaśpiewa ten duet Agnieszka Herman i Rafał Kozieł. Vivo per lei.
Muzyka Valerio Celli, Mauro Mengali i Luigi Pancelli. Wykona Marta Gabryś i Rafał Kosz. Ale zanim jeszcze usłyszymy Bibo Perlei, usłyszymy części utwór instrumentalny Indifference w wykonaniu naszego akordeonisty Jana Cysia. I dopiero potem Take My Break Away, motyw muzyczny z filmu Top Gun. Śpiewał ten utwór grupa Berlin, a zaśpiewa ten utwór Agnieszka Herman i Alicja Kulik. I to jest ta część, gdzie nasz chór ulegnie metamorfozie, czyli przebierze się, a my przez ten czas postaramy się spędzić właśnie z solistami, z duetami. Zapraszam. Problem każdy sam, czyli mówiąc między nami, gdy jest źle, szelszela pan. Bo kobiety są przewrotne, jeszcze ja, lubią bajki i konkrety, a więc można i tak, bo jednej trawisz komplementy, taki owak tu i tam, a drugi tkacisz na prezenty, taki owak tu i tam. Imponować taki owak tu i tam, a to lubię ryzykować taki owak tu i tam, na piątą mieścić i całować taki owak tu i tam, a siustą musisz finansować taki owak tu i tam, a siódmą wiecznie emalować taki owak tu i tam. Wszystkim wiary masz dochować, z tym największy bywa kran. Ach, kobietki, co świat z wami ma, ach, kobietki, ach, kobietki, i wypuknijmy płeć numer dwa. Kobietki, ach, kobietki, jeśli tak, to choć przyzna się w stylu, ach, kobietki, ach, kobietki, Ewie został mi. Okrąglutka czy cienka jak kłos, ta cichutka i ta, co ma głos, i przytula i mi sparkowana jak lis, każda z nich chodzi nas za nos. Ach kobietki, 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 ach, kobietki, co świat z wami ma, kobietki, ach, kobietki, niby pół, niby płeć numer dwa, kobietki, ach, kobietki, lecz nie fakto, choć przyznać się wstyd, ach, kobietki, ach, kobietki, Ery został mi. Okrąglutka czy cienka jak kos, ta cichutka i ta, co ma głos, i przytula i mi sfarbowana jak list, każda z nich chodzi na zanot. A kobietki, co świat z wami ma, niby puch, niby płeć numer dwa, lecz nie warto choć przyznać się wstyd, Sęski Ery został mi. Okrąglutka czy cienka jak kłos, ta cichutka i ta, co ma głos, i przydula i mi sfarbowana jak list, każda z nich chodzi nas za
co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. To jest proste. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Wiem, to czuję, życie mnie nie mija. Obok ciebie ważna każda chwila. Żyję znów, gdy jesteś tu, w obłoku snu. Piękny świat dziś znów ma sens, naprawdę jest to takie proste. Spójrz, jak wszystko się nie zmienia, nigdy dosyć tego zachwycenia. Widzisz, spójrz, znów za chwilę bez, to wszystko jest. Znów widzę sad, kwitnący sad, gdy płatków śnieg księżyc patrz. Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki śmiech, jaki ptak. Wszystko to, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, nocy mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Z tobą chcę oglądać świat. Tak niezmiennie zmienny. Z tobą chcę oglądać świat. Codziennie niecodzienny świat.
La prima volta incontrata non mi ricordo come ma mi è entrata dentro, c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non un peso. Thank you.
Jest taka anegdota, proszę Państwa, że pewien sławny dyrygent znany był z tego, że był zawsze świetnie przygotowany do koncertu. Wszystkie koncerty dyrygował z pamięci, nigdy nie ustawiał pulpitu, nie oglądał wcześniej partytury, pamiętał doskonale każde wejście i każdą frazę. Jednak zawsze przed koncertem wyciągał z kieszeni fraka małą, tajemniczą karteczkę i nikt nie miał pojęcia, co jest na niej napisane. Pewnego razu muzycy, kiedy dyrygent opuścił salę koncertową i pozostawił swój frak w nieuwadze, dobrali się do tego fraka, wyciągnęli karteczkę i bardzo zainteresowani, co tak pomaga dyrygentowi prowadzić w tak swobodny sposób koncert, przeczytali. Skrzypce z lewej, wiolonczele z prawej. No proszę tą... To mężczyźni też tak mają? Ja myślałam, że my tylko kobiety tak mamy, bo ile razy jadę z mężem samochodem, ja mówię tak, skręć tutaj w prawo, a pokazuję mu lewo. Zawsze się na mnie wkurza, ale to już teraz będę wiedzieć. Alty po prawej, soprany po lewej. Dobra, wszystko okej. Proszę Państwa. I w ten sposób dotarliśmy do następnego bloku koncertu. I zaczniemy ten koncert. Chór tutaj wspaniale już nam się przeobraził. Zaczniemy utworem ludowym z repertuaru Mazowsze czy Śląsk, już teraz nie wiem. Matko, cyt, cyt. Cyt, cyt. Ten utwór zaśpiewa chór Zorza z towarzyszeniem naszej wspaniałej orkiestry. Może właśnie to jest moment, żeby tę orkiestrę przedstawić. Karolina Kołodziej, skrzypce. Klaudia Szczepanik, wiolonczela i śpiew. No i trąbka. Rafał. No nie przygotowałam się. Sam się przygotował. W każdym bądź razie trąbka. Trąbka. Ja się postaram dowiedzieć, jak się ten pan nazywa i przedstawię go na końcu. Jan Cyzio przy akordeonie. I Jerzy Kołodziej za fortepianem. Kolejno usłyszycie Państwo Oczy Czarne, romans rosyjski w wykonaniu chóru oczywiście i solisty Łukasza Barucha. I Moon River do muzyki Henry Mancini. Do tego utworu zatańczy również para tancerzy Weronika Junak i Aleksander Ziuziański ze Szkoły Tańca Marengo w Dąbrowie Górniczej. Zapraszam. Zapraszam. Oh.
oczy czarne, oczy straszne wy, oczy, w których drży chłód porannej mgły. Wszędzie widzę je, prześladuje mnie. Oczu czarnych żar, oczu wielkich czar, oczy złudny kłam, oczy szatan sam, wśród rzęs czarnych ram, jedne tylko mam. Wyście szczęście mgłe i nieszczęściem złe, za was ja bym oddał cały świat. Oczy czarne, oczy straszne, oczy górne, duch poradny, wszystkie widzi, nieśladuje mnie, oczy czarne, oczy czarne. Dziś nie widzę już czarnych polnych róż, lazurowych burz, ni wieczornych złóż, ani pięknych nic. Dzisiaj nie chcę nic, nic nie pragnę prócz dwojga czarnych. Ja ubóstwiam je, ja ze strachu drżę, zniewoliły mnie czarne oczy twe. Na trąbce Rafał Zięba. A tu w kąciku Tomasz Nykamowicz.
tak, drodzy Państwo, dotarliśmy do finału. Przed nami ostatni blok muzyczny. A usłyszymy Czardasz z operetki Perła Tokaju Fryda Rajmonda w wykonaniu Henryki Piwowarskiej i chóru Zorza. Kolejno La Paloma, muzyka Jardiel, chór i do tej muzyki, do tego utworu zatańczą tancerze Weronika Junak i Aleksander Ziuziański ze Szkoły Tańca Marengo. Ponad tęczą do muzyki Harolda Arlena w wykonaniu chóru. Kolejno Mołdawianka, muzyka Nowikow w wykonaniu chóru Zorza. Zapraszam. Thank you.
dotarliśmy do finału, moi państwo, drodzy. Na finał został przygotowany utwór do melodii Stretti, Stretti. Słowa specjalnie na dzisiejszą okoliczność napisała chórzystka, członkini chóru, pani Jadwiga Kubiczek. Zapraszam wszystkich solistów. Są. Czyli co, jedziemy, finał. Czas przytłuszył niejedną z gór, zbyt krótki bywa sen. Związek na potęgę rośnisz, radosny jest każdy dzień. Miła, miła, to już 15 lat, chociaż nie państwu, że spędziliście z nami ten wieczór. Wystąpili chór Zorza oczywiście, który jest dzisiejszym jubilatem. Soliści chóru Zorza to Henryka Piwowarska, Jolanta Dąbrowska, Stanisław Kwas, Jan Latała, na tamburynie i kastanietach Halina Perzyńska. Nasi soliści Łukasz Baruch, Rafał Kozieł, Ala Kulik, Marta Gabryś. Agnieszka Herman. Oczywiście nasi instrumentaliści, Karolina Kołodziej,
Rafał Zięba, Jan Cyzio, Tomasz Nykamowicz, Jerzy Kołodziej. Całość prowadziła Elżbieta Kazimierska. Zapraszamy na scenę panią dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzatę Majewską, pana prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazę oraz panią przewodniczącą Rady Miejskiej Agnieszkę Pasternak. Jeszcze zapraszam na scenę panią poseł, panią Małecką Liberę, Małecką Liberę. Zapraszam. Ja z tej strony, dopóki tutaj nasi znakomi ci goście. Szanowni Państwo, właściwie wszystko już zostało powiedziane. Ja mogę do tej listy pochwał dołożyć tylko jeszcze jedno. W szkole podstawowej nauczycielka muzyki wpisała mi do pamiętnika taki krótki wierszyk. Gdzie śpiew, tam wejdź. Tam dobre serca mają, bo wiedz, że źli ludzie nigdy nie śpiewają. Chór Zorza śpiewa zawsze. Moi drodzy, wysłuchaliśmy wielu wspaniałych piosenek, ale ja myślę, że czas i pora, żebyśmy zaśpiewali im. Jurek, 100 lat. 'Okazałości' fotografia Marka Wesołowskiego. W centralnym miejscu w domu sobie to powiesz. Dobry wieczór Państwu. Ja sobie myślę tak, że Chór Zorza udowadnia, że rzeczy niemożliwych nie ma na świecie. Szanowni Państwo, 50 osób o bardzo różnej drodze zawodowej. Rzadko kiedy muzycznej, rzadko kiedy związanej ze sceną. Od 15 lat tak pięknie nam śpiewa. Proszę, śpiewajcie nam jeszcze 100 lat i jeszcze dłużej. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Myślę, że wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego wieczoru. Wiedzieliśmy, że to będzie dzisiaj cudowny wieczór i że będzie super wesoło i że będą nowe aranżacje, ale to, co usłyszeliśmy, naprawdę było najwyższa półka. Chylimy czoła wszyscy, kłaniam się przed całym chórem, ale proszę Państwa, wszyscy wiemy, że gdyby nie pani Ela, która tryska energią i pomysłami, która jest liderem tego całego chóru, to pewnie byłoby troszkę trudniej. Dlatego myślę, że przed Wami kolejne 15 i kolejne 15 lat, bo znając osoby, które w tym chórze występują, a również te, które nimi dyrygują, to myślę, że pomysłów jest w bród. A dla nas to super, będziemy tylko tu przychodzić i słuchać ich, prawda? Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, sił, głosu i pomysłu. Ja proszę Państwa, jestem bardzo wzruszona oczywiście tymi wszystkimi życzeniami i chciałam w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie przede wszystkim dyrekcji Pałacu Kultury Zagłębia,
za to, że ten koncert miał taki wymiar właśnie. Wszystkim pracownikom PKZ, którzy mieli pieczę nad obsługą techniczną, akustyczną, organizacyjną tego koncertu. Bardzo Wam dziękuję, bardzo. Oczywiście wszystkim wykonawcom, wszystkim, bo bez Was tego koncertu by nie było. Dziękuję Wam bardzo. Człowiek orkiestra Elżbieta Bartosik-Kazimierska. Na fortepianie Jerzy Kołodziej. Dziękuję bardzo, dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze chciałbym także w imieniu swoim i Karoliny Żelichowskiej, której tutaj nie ma, czyli w imieniu zarządu Fundacji Wygrajmy Razem, także złożyć na ręce pani Elżbiety Kazimierskiej ten bukiet róż dla każdego z członków zespołu i biała róża dla pani Eli, bo tak się składa, że zarówno moja droga muzyczna, jak i Karoliny jest od początku związana z chórem Zorza i jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni za to, że razem z Wami możemy być wspólnie uczestniczyć w pięknej muzycznej przygodzie i chcemy jeszcze w tej przygodzie razem z Wami uczestniczyć przez następne lata. Z całego serca dziękujemy i gratulujemy. Wszystkim. Jeszcze takie osobiste też podziękowania dla czterech osób, które mi okazały wsparcie. To jest pani Beata Libera-Małecka, pani Agnieszka Pasternak, Lidia Wolny, pan Edward Bobert. Bardzo Wam dziękuję. Przeprószył nie jedną skąd, zbyt krótki bywa sen. Muzyką podrękę razisz, radosny jest każdy dzień. Thank you.
Thank you.